Karin Stanek już jako nastolatka podbiła polskie estrady i stała się wielką gwiazdą PRL, jednak jej życie potoczyło się zupełnie inaczej, niż wszyscy przewidywali. Błyskotliwa kariera młodej artystki została zniszczona przez przykre wydarzenia, a wokalistka podjęła decyzję o opuszczeniu Polski. Karin Stanek była ogromną gwiazdą w PRL i do dzisiaj uważana jest za jedną z królowych Big Beatu. Błyskotliwa kariera wokalistki została jednak zniszczona przez niezwykle przykre wydarzenia. Artystka podjęła ostateczną decyzję i opuściła Polskę na zawsze, jej fani byli zrozpaczeni. Karin Stanek sama nauczyła się grać na gitarze, która później stała się jej znakiem rozpoznawczym. Karin Stanek od dziecka zmagała się z trudnościami. Zaczęła pracować w bardzo młodym wieku, by wspomóc swoich rodziców, którzy borykali się z bardzo trudną sytuacją materialną. Pochodziła z górniczej rodziny, opiekowała się rodzeństwem i zajmowała domem, by odciążyć swoją mamę. To właśnie ona zaraziła ją pasją do gry na gitarze, była dla niej wielkim autorytetem. Karin pierwszą gitarę dostała od zaprzyjaźnionego księdza i sama nauczyła się grać na instrumencie, który później stał się jej znakiem rozpoznawczym. Najpierw śpiewała w amatorskich zespołach młodzieżowych ze Śląska. Zadebiutowała w marcu 1962 roku piosenką Jimmy Joe, którą wygrała konkurs Czerwono-Czarni Szukają Młodych Talentów i została wokalistką grupy. Wraz z zespołem wylansowała wiele przebojów, m.in. Malowana Lala, Chłopiec z gitarą czy Autostop. Koncertowała nie tylko w Polsce, ale również za granicą, m.in. w ZSRR oraz Stanach Zjednoczonych. W wieku 19 lat stała się, a grono jej fanów z dnia na dzień rosło. Nigdy nie grała gwiazdy, zawsze pozostała skromną, sympatyczną dziewczyną z sąsiedztwa, powiedziała o Karin Stanek Anna Kryszkiewicz, autorka jej biografii oraz wieloletnia przyjaciółka i menadżerka. Karin Stanek wyjechała z kraju w 1976 roku, jednak wraz z rosnącą popularnością, w mediach zaczęły pojawiać się bardzo krzywdzące plotki o młodej artystce. Po występach w Opolu w 1971 i 1974 roku, wrogie ataki w prasie się nasiliły. Rozsiewano nieprawdziwe informacje m. inne, że młoda wokalistka występuje zawsze w spodniach, bo ma tatuaże na nogach, które wiązały się z subkulturą więzienną oraz, że ma jedną nogę krótszą. Stanek bardzo się tego wstydziła. Pisano o niej wierutne kłamstwa, że została wygwizdana, że coraz gorzej śpiewa, że to koniec jej kariery. Niektórzy dawali jej cenne rady, aby zmieniła swój styl śpiewania, styl ubierania, mówiła Kryszkiewicz w rozmowie z TVP Info. Dwa.
W końcu przytłoczona gwiazda postanowiła opuścić Polskę i w 1976 roku wyjechała do Niemiec. Tam również nagrała kilka singli, jednak jej kariera nie rozwinęła się już tak spektakularnie, jak w ojczyźnie. Pomimo tego, Karin Stanek pozostała tam już do śmierci. Odeszła w 2011 roku, zmarła w szpitalu z powodu ciężkiego zapalenia płuc. Do Polski wracała kilkukrotnie na okazjonalne koncerty, które były wielkim świętem dla jej fanów. Plejada.